kurwa, nie w tempo. I karm 25 kg i sprzęt droższy od mojego auta, pozdro. Pierdolisz, że goście mają w chuj drogie sprzęty, żeby złowić 25-kilogramowego karpia, którym zrobią sobie tylko pierdoloną fotkę, a potem go do wody znowu wdupcają? Tak to działa? Poważnie? To coś w stylu na przykład, że idziesz do klubu, wyrywasz dupeczkę, stawiasz jej driny, jedziecie taksówką do apartamentu, wszystko zapłacone, ona wchodzi, walisz z nią kurwa selfiaka i mówi, dobra, spierdalaj mi już stąd, haha, ale ją wyruchałem kurwa. I wszyscy znajomi w koło, ty ale ją kurwa, ją pewnie zrobił ją, na grubo, nie? Na grubo ją robił. Może tak to jest. A właśnie, też mi to rozpierdala, że kurwa, ci gości ubierają się, wiesz, cali w moro, kurwa, nie? Mordy jeszcze błotem smaruje, pierdolony, czołga się do łowiska, jebany, rzuca wędkę, o co tu chodzi? Co, ryba się wynurza, patrzy, ty kurwa, łowią dzisiaj, chowamy się, spierdalamy, nie? One patrzą się, wiesz, patrzą się z nad wody, bo kurwa, przyjechał, nie? Uważajcie, chłopaki, bo tutaj ten. No bag, ryba jedna. Ej, kurwa, przyjechał dzisiaj, spierdalamy, no. Nie widzę tego, no. Ale jak to wygląda? Jak to wygląda, że co? Jest na przykład jakieś prawo jazdy na ryby? Że masz na przykład egzamin, czy przychodzi chłopiec, a teraz proszę, i wiesz, tutaj mamy, wiesz, chłopci, daję ci wędkę, kurwa, pokaż, co pan potrafisz, nie? Na jak to w ogóle wygląda? Jak wygląda egzamin na kurwa łowienie ryb? Pojedziemy na prywatne jeziorko, bo kurwa... Że no, w PZW oszukują na rybach, rok w rok, można biorą kurwa składki, przygody. Płacisz kurwa 90 zł, 200 kilo szczupaka, gdzie jest ten szczupak? Nic nie zarabiają skurwysyny, tylko do kieszeni biorą. Pójdziemy na małe jeziorko i kupimy kurwa ryby od jakiegoś rybaka i wpierdolimy je do tego jeziorka i będą ludzie myśleć, że jesteśmy zajebistymi rybakami, będziemy je łowić, wiesz o co chodzi? Ja myślę, że najlepszym elementem tego streama wiadro z rybami? I kurwa nikt nam nie zarzuci nic. Jest, no ryby to jest sport, nie? A no, jest łowienie ryb na olimpiadzie na przykład? No jeszcze nie ma, ale możemy to zacząć. Joski, kurwa. Rafał mi napisał, pamiętaj, żeby wziąć ze sobą mydło jak idziesz na ryby. O chuj tu chodzi. Myjesz te mydło te ryby, czy co? To jest coś podchwytliwego, co? Mydło na ryby się bierze z tego powodu, że jak gówno złowisz, to musisz czymś ręce umyć. Poważnie? No tak. Mydło i ręcznik. To jest taki żart? Tak, taki wędkarski. Nie kłam. Wiem, że gówno, że nic łowiłem, no, ale no, słychać, że to był rybacki żart. Ale jest coś takiego jak, wiesz co jest, jak fart początkującego. Wydaje mi się, że ja bym jakąś rekina zapomniał, delfina, albo syrenkę, kurwa, syrenkę. Byś miał, kurwa... To dało mi się. Miałem 11 lat, byliśmy na Mazurach, poszliśmy na takie łowisko, wszyscy wędkarze się patrzą, a ja sobie po prostu ustawiłem grunt na spławiczku, na czerwonego robaczka, rzuciłem w takie zarośla. Dzięki, skurwa. Kurwa, branie, wzięło mi coś, ale wziął mi gwałtownie, poszło dugą, rybka poszła. Wyciągam, kurwa, to wędzisko, dwukilowy lin. Lin, no lina to nie jest prosta złap, to nie jest prosta ryba. Wszyscy mi mówili później na polu namiotowym, młody wędkarz, tak mi mówili. Young Lin, tak kurwa, ten raper ze Szwecji? Info. No, nie ma tutaj niestety. Widzę na czacie zazdroszczą, że człowiek lina złapał, nie? Hejterzy, rybni hejterzy, no. Rybni hejterzy tam łapią po płotce, kurwa, takiej, wiesz. Rybę to on miał, kurwa, dzisiaj na drugie z ziemniakami, nie? No, i tyle działo, widział no. Ryby, nie? Może być stream z ryb, tylko o 5 rano ile będzie widzów? Straszne, no, co? Ważne, ile będzie ryb, chłopie, o 5 rano. No tak, ale rybny stream, bo wiesz, rybny stream to może lepiej vloga rybnego, chociaż... Ja myślę, że możemy po południu pojechać, nie? Na ryby? No, bo też biorą. Czy ja nigdy nie byłem na rybach, nie? No to spokojnie, to ja wszystko ogarnę. Ale to musiało być tak, wiesz jak to musiało być, że zapowiadamy tego rybnego streama i rzeczywiście ludzie wstają na niego, rozumiesz o co chodzi? Ale nie no, idziemy wieczorem, grill, pogadanki, zarzutka na karpika na... złotych. Namiocik, kupimy sprzęcik i kurwa po prostu pyk, kurwa wędeczka. A tu pisze Gosse, że to nie był węgorze łowiony nosem? Co to za pieprzenie? Teraz patrz to. Kto jest kurwa next gen streamerem w Polsce?